Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się Boża łaska. To jest właśnie odpowiedź Boga dla świata, który coraz bardziej odchodzi od Niego. Bóg objawia w sercach ludzi przeogromną łaskę. I widzimy to na przestrzeni ostatnich lat, jak bardzo wielu ludzi zostało pociągniętych do Boga przez prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. I to jest dokładnie zobrazowanie tego, o czym czytamy w Księdze Apokalipsy świętego Jana, gdy czytamy słowa, że wielki znak ukazał się na niebie. Oto niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Widzimy, że wielu ludzi dostaje przeogromną łaskę, dzięki której mogą odkryć, zobaczyć, dostrzec w swoim życiu obecność Maryi, mogą ją poznać w zupełnie nowy sposób, zostać pociągnięci do niej jeszcze większą miłością niż dotąd. Aż tak bardzo, że oddają się jej, stając się jej jedyną własnością, a przez nią stają się własnością Jezusa. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort mówił, że droga oddania się Matce Bożej jest najkrótszą, najprostszą i najpewniejszą drogą do świętości i zbawienia. Dlatego zapraszamy Was na drogę Maryi. Ona czeka na Ciebie z całą swoją matczyną miłością. I Bóg chce, żebyś przez nią odniósł w swoim życiu triumf nad złem. Nad złem, które niszczy. Nad złem, które zadaje cierpienie. Bóg chce, abyśmy w jej niepokalanym sercu znaleźli ratunek dla siebie, dla naszych bliskich i dla całego świata. To jest tajemnica Boga na dzisiejsze czasy. To jest zaproszenie, które Bóg kieruje do Ciebie. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.